witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Moi drodzy, wracamy z domowymi filmami i dzisiaj pomyślałam sobie, że skoro mamy weekend, co prawda jestem jeszcze dość niewyspana po naszej wielkiej podróży, to i tak włączę aparat, troszeczkę sobie tutaj pogadamy, porozmawiamy, bo w sumie będę nagrywać dwa filmy w jednym dniu, czyli tego vloga, bo chciałabym razem z wami sobie podsumować Włochy, ten cały wyjazd, pokazać wam, co przywieźliśmy, a drugi film, jaki będę nagrywać, to będzie wielkie Clean With Me. W końcu wysprzątam ten dom, ogarnę go. Po dość długim czasie ja widzę te kłęby kurzu wszędzie i skoro kartonu się pozbyliśmy, skoro zrobiło się na dole tyle miejsca, to chciałabym uporządkować to wszystko, wysprzątać, aby móc się cieszyć przestrzenią czystą, przede wszystkim czystą przestrzenią przez jak najdłuższy czas. Więc najpierw, zanim jeszcze wam pokażę, co przywieźliśmy z Włoch, zrobimy sobie test. Test podkładu, który ostatnio do mnie przyszedł. Mogliście go zobaczyć w holu z Notino i kilka z was mi go polecało w sumie, dlatego go zakupiłam, ale myślę, że za jakiś czas kupię jeszcze ten podkład z Lancome. Dziękuję za wszystkie komplementy na jego temat pod ostatnim filmem, kiedy go wspólnie testowałyśmy. Naprawdę wygląda rewelacyjnie na skórze i muszę sobie go zamówić, bo to będzie taki mój podkład na większe wyjścia, a ten, jeśli się sprawdzi, to pewnie będzie podkładem na co dzień. Chyba, że mnie zaskoczy i to będzie mój podkład na wielkie wyjścia i na co dzień, albo tylko na wielkie wyjścia. No zobaczymy, co z tego będzie. To jest Lumene, moi drodzy, Blur 16 Hours Longwear Foundation i już tutaj sobie wygooglałam, co producent o tym podkładzie napisał i po pierwsze są chyba dwie wersje i to jest ta nowsza wersja. Mam nadzieję, że cały czas będzie tak dobra, jak mi o niej pisałyście. I tak, ja zawsze sprawdzam sobie wszystko na wizażu, oczywiście. Tam są recenzje, dziewczyny piszą, jak się zachowuje, na jakiej skórze, czy polecają, czy nie polecają. I tutaj jest napisane, że zapewni swojej skórze perfekcyjny wygląd przez cały dzień, podkład o przedłużonej trwałości SPF 15, Lumene Blur 16 Hours Longwear Foundation to kremowy podkład o wysokim kryciu, który wyraźnie rozmywa pory i niedoskonałości, zapewniając nieskazitelne, półmatowe wykończenie, które utrzymuje się na skórze do 16 godzin. Twoja cera będzie wyglądać zdrowo i doskonale. Właściwości. Kremowy podkład o wysokim kryciu ujednolica koloryt skóry, wyraźnie rozmywa pory i niedoskonałości, zapewnia nieskazitelne, półmatowe wykończenie, tworzy doskonałą bazę pod makijaż, konsystencja przypominająca piankę, chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UVB SPF 15, zapewnia świeży efekt przez cały dzień, bezzapachowa formuła idealna do każdego rodzaju skóry, trwałość do 16 godzin, jest to produkt wegański. Tak, tyle nam producent nam obiecywał i on kosztował jakieś 10 funtów do 13. I mamy tutaj 30 ml. Ja wzięłam numer 1 Classic Beige i liczę na to, że to będzie kolor idealny. Dobra, nakładam opaskę na włosy i lecimy z tym. Ja już na skórze mam całą pielęgnację, zjadłam śniadanie, wypiłam kawkę, więc kawki tutaj nie mam. Ale mam wodę, bo muszę się nawadniać po tym naszym wyjeździe. Czuję się odwodniona, mimo że naprawdę sporo piliśmy wody, nie tylko. To czuję, że jednak tej wody potrzebuję. Nałożyłam pielęgnację i nałożyłam też swój krem z filtrem SVR Sun Secure Blur. Ja wam o nim cały czas mówię, to jest SPF 50, czy ta opaska w miarę siedzi. I ja wam go serdecznie polecam. To jest świetny krem, który również działa jako moja baza pod makijaż. Tak wygląda, moi drodzy, z bliska, więc róbcie screenshoty, jeśli szukacie czegoś ciekawego, bo naprawdę jest rewelacyjne. Ale przechodzimy do podkładu. Nie chcę też, żeby ten test trwał za długo, aby was tutaj nie zanudzać makijażem, chociaż ostatnio mi napisaliście, że Magda, przychodź, rozmawiaj, gadaj z nami, rób makijaż, więc jestem z kolejnym testem. I myślę, że ostatnim na dłuższy czas. Proszę, żeby... Rzeczywiście to jest taka... taka pianka. Nic tutaj... O, zobaczcie, jest dość zbity. Nie jest lejący, więc nałożę go sobie odrobinę więcej i będę go nakładać gąbką.
której nie używałam od naszego ostatniego testu. Naprawdę rzadko nakładam ostatnio podkład na twarz, ale dzisiaj pomyślałam, no, o, zobaczcie. Tak wygląda na początku, ale pomyślałam, że dzisiaj, skoro nagrywam jeszcze Clean With Me, to się pomaluję, więc nie wiem, czy ten film już się pojawił, czy się pojawi, pewnie się dopiero pojawi, jakoś na weekend wam wrzucę, tak żebyście mieli motywację do sprzątania. Ja sama, kolor chyba jest spoko, ej, ekstra, ja sama się zmotywuję, będę sobie dzisiaj nadrabiać YouTube'y, będę sprzątać, powiem wam, że cieszę się. Było rewelacyjnie na wyjeździe. Ja ogólnie Włochy, podejrzewam, że większość z was tam już była, wam serdecznie polecam, bo według mnie jest to jedno z piękniejszych miejsc, które można odwiedzić. I cieszę się w sumie, ostatnio z Maciejem tak rozmawialiśmy, że w sumie dobrze, że mieszkamy w Europie, bo Europa ma tyle do zaoferowania, jest tak pięknym kontynentem, jest tyle cudownych miejsc. I nie tylko bukować, mieć pieniądze, bukować i wyjeżdżać i zwiedzać. Naprawdę rewelacja. I byliśmy właśnie w Mediolanie. Jeśli nie widzieliście tych vlogów z moich urodzin, z niespodziankowej, chociaż ja zgadłam, gdzie pojechaliśmy, z niespodziankowego wyjazdu, to serdecznie was zapraszam. Były vlogi z Mediolanu, z Bergamo i byliśmy też w Varennie. Chyba tak się odmienia. Nad jeziorem Como. Spoko jest to. I co ja mam wam powiedzieć? No było cudownie, no ja jestem zachwycona. Do Mediolanu pewnie jeszcze kiedyś wrócimy, bo w końcu kubek muszę mieć, a nie będę go zamawiać na eBayu, bo te ceny są przerażające, 30 euro, no nie? Może tak na chwilę wrócimy, albo na zakupy, bo w sumie nic takiego ubraniowego tam nie kupiłam, do żadnych sklepów nie wchodziłam, były to dość intensywne 3 dni. W ogóle jak wróciliśmy do domu, po godzinie 3 tutaj do Anglii, po godzinie 3 nad ranem przyjechaliśmy, to słuchajcie, ja poszłam spać chyba koło 5, a rano przecież trzeba było iść do pracy, tak? Wiecie, praca nie wybiera, no dni urlopowe są na wagę złota, ja zawsze się śmieję, że nie będę wykorzystywać ich, aby odpocząć po wyjeździe albo aby spakować się przed wyjazdem, to są stricte tylko dni zarezerwowane na naprawdę jakieś nagłe wypadki albo właśnie na nasze urlopy. I tak też było w tym przypadku. I zaraz wróciliśmy do pracy, więc wiecie, pierwszy dzień był straszny. Ale daliśmy radę, teraz już można troszeczkę odpocząć i nacieszyć się tymczasem w domu, bo taki jest plan. Taki jest plan na sierpień. Pewnie już zauważyliście. No tak. Pewnie już zauważyliście, że Manfred Lisset się nie pojawił i w tym miesiącu, w sierpniu, właśnie nie chciałam go nagrywać, dlatego że ja sobie przedłużę to, co zaplanowałam na początku lipca, pod koniec czerwca, dlatego że nie wszystko udało mi się zrealizować, a nie chcę na siebie wywierać takiej presji, że muszę więcej, mocniej, bo chcę najpierw ogarnąć kilka rzeczy, które już mi siedzą w głowie przez dłuższy czas i które chcę zrealizować i mieć to po prostu z głowy. Więc myślę, że taki mafii listę. W ogóle dajcie mi znać, czy chcecie, żebym nagrała pod koniec września, czy też nie, bo na wrzesień już szykuję kolejny projekt, ale to dopiero we wrześniu i myślę, że może wam się spodobać. Dobra, podkład nałożony. Nie potrzeba go aż tak dużo, ładnie wygląda. Tak. Suchych skórek nie podkreślił, delikatnie, nie, nawet dość mocno wyrównał kolory cery. Kolor jest idealny, moi drodzy. Pokazuję wam z bliska, jak on wygląda. No ładnie, co? I tak się jeszcze błyszczy. Ładny glow daje. Ej, fajnie jest podkład. No ej. Ale czego się miałam spodziewać? Wy jak coś polecicie, to już naprawdę jest rewelacja. Dobra. To mamy to. Bardzo przyjemnie się go nakładało. Szybko, zgrabnie. Nie robi efektu maski na razie, jak widzicie. Zobaczymy, czy będzie ciemniał, czy też nie. W ogóle jak ja wyglądam. Podczas dnia. Tutaj tej plamki mi za bardzo nie przykryło, ale za chwilę będę nakładać jeszcze korektor. Puder i inne takie rzeczy. Więc dobra, robię szybki makijaż. I za chwilę się do was odezwę.
Fajnie, ej, bardzo mi się podoba, nic tutaj się nie odznacza. No, ładniutki jest. Bardzo, bardzo ładny, wdzięczny. Podoba mi się. Fajnie. Teraz będę się zastanawiać, czy kupować ręką, czy też nie. Dobra. Puder. Korektor. Jedziemy z tym. Dobrze, moi drodzy, makijaż zrobiony i wygląda całkiem fajnie, naprawdę mi się podoba. I chcę zaznaczyć, że ten podkład wcale nie jest mocno matujący skórę. Ona mieni się, bardzo ładnie się mieni, ma takie naturalne glow. Mega mi się podoba, ej, pierwsze wrażenie jak najbardziej na plus, tylko tutaj troszeczkę zauważyłam, jakby te suche skórki były bardziej widoczne niż zazwyczaj, ale to też może być wina mojej skóry, dlatego że ona jest delikatnie odwodniona i ostatnio nie robiłam żadnego peelingu, nie miałam na to czasu. Był ten wyjazd, a chcę jeszcze zobaczyć w lusterku, jak to wygląda. I wiecie, i ona może nie być w takim stanie, jakim chciałabym, aby była, ale czy ja wiem, czy to aż tak widać? Czasami te suche skórki są naprawdę mocno widoczne, a tutaj nie jest tak źle. Nie no, podoba mi się jeszcze w tym podglądzie, to już w ogóle wygląda to fajnie. Pamiętajcie, że aparat zawsze troszeczkę bluruje i koloryzuje to, co jest, więc ta skóra wygląda ładnie. Powiem wam tak, wygląda ładnie, w aparacie jeszcze ładniej niż na żywo, chociaż na żywo też bardzo mi się podoba. Na ustach mam, na ustach? Na usta. Na ustach. Na ustach mam. Tak, pomadkę z. O, tutaj ona jest. Smaka. Velvet Teddy. Ona jest przepiękna. Uwielbiam tego nudziaka. Bardzo ładna. Ostatnio jak ją miałam na ustach, to też dostałam od was kilka komplementów, więc o niej przypominam. A jeśli chodzi o policzki, to jest oczywiście róż Milani Luminoso plus rozświetlacz. Niestety on mi się już kończy, Mary Luminizer. I tak się zastanawiam, czy nie kupię ponownie, bo uwielbiam ten rozświetlacz i nie mam ochoty szukać niczego innego, a on jest idealny na co dzień. No zobaczcie, jakie tutaj już jest denko. Dosłownie muszę wydłubywać ten rozświetlacz z opakowania. Więc tak wygląda mój makijaż. Postawię was jeszcze na chwilę, bo chciałam o jednej rzeczy wam tutaj opowiedzieć i troszeczkę pogadać, zanim już zabiorę się za sprzątanie. Więc tak, moi drodzy, wracając jeszcze do naszego wyjazdu, bo ja robiąc makijaż tak się zastanowiłam. Jestem ciekawa, jak to wygląda u was, bo my z Marcinem rozmawialiśmy właśnie na ten temat, jak wyglądają nasze podróże i to wszystko zależy. Zależy od tego, na co mamy ochotę, jak bardzo jesteśmy wypoczęci albo zmęczeni, albo jak bardzo potrzebujemy relaksu, chillu i odpoczynku. Jak możecie zauważyć, nasze wyjazdy zazwyczaj są bardzo aktywne, dużo chodzimy, bardzo dużo chodzimy. Bergamo na przykład, teraz żałuję, że nie wzięliśmy autobusu, aby nas zawiózł na górę, zamiast wchodzić z tym plecakiem, ale człowiek uczy się na błędach i powiem wam, że ja zawsze z takich rzeczy, raczej nie tyle, że ja żałuję, tylko dla mnie to była swego rodzaju przygoda i ja będę to wspominać z uśmiechem na ustach i jeszcze mam filmy, mam zdjęcia, więc na pewno zapamiętam ten moment, kiedy wchodziłam po tych schodach na samą górę, kiedy było ciepło, kiedy ze mnie się lało, a ja miałam jeszcze ten 10, nawet więcej tam było niż 10 kilo chyba bagażu na sobie. No, więc wiecie, jeśli będziecie w Bergamo, to weźcie sobie autobus, bo na pewno będzie łatwiej, a jeśli chcecie tak bardziej hardkorowo przeżyć ten wyjazd, no to polecam spinaczkę. I tak, wracając jeszcze do tego, co chciałam powiedzieć. Z Marcinem ostatnio rozmawialiśmy właśnie na ten temat, że my jak gdzieś wyjeżdżamy, to raczej, chociaż zdarza nam się chodzić gdzieś do muzeum, coś tam zobaczyć, raczej sobie tak to organizujemy, żeby jedna, dwie takie atrakcje, takie rzeczy, miejsca, które powinniśmy poznać w danym mieście bądź kraju, żeby one się znalazły. W tamtym roku
mogliśmy zobaczyć i weszliśmy do Koloseum, weszliśmy do Bazyliki, no było tego sporo i też no do Pizy akurat no nie wchodziliśmy do tej wieży, krzywej wieży, ale wchodziliśmy tam na mur, wiecie, zawsze sobie jakąś atrakcję znajdziemy, ale nie jest to tak, że ja muszę coś takiego zrobić, że ja muszę odhaczyć wszystkie podpunkty z danego miejsca, czy zobaczyć jakiś plac, zobaczyć jakieś muzeum, jakieś obrazy i tak dalej. U mnie jedna, dwie atrakcje wystarczą, a tak ja chcę się nacieszyć tym miejscem, ja chcę je poczuć, ja chcę je zobaczyć, jak ono naprawdę wygląda. Gdzie Bergamo właśnie było idealne, dlatego że tam było mnóstwo miejscowych, bardzo mało turystów, więc mogliście poczuć jak takie typowo włoskie miasto z włoską ludnością. No wygląda. Więc jestem ciekawa, jak to u Was jest. Czy wychodzicie właśnie do muzeum, czy zawsze to robicie, albo czy Wy raczej wolicie plażingować, opalać się, co też jest super, chociaż mi wystarczyło pół godziny i miałam dość. Słońce wyciąga ze mnie naprawdę sporo energii. Jeśli tak leżę plackiem na plaży, ja nie potrafię, ja się do tego po prostu nie nadaję. Marcin mógłby coś takiego robić, dlatego też sobie wpisaliśmy w nasz taki program, kiedy byliśmy przy tym jeziorze Como. Więc dajcie koniecznie znać, jak to wygląda u Was. U nas, tak jak widzicie, nasze podróże są aktywne, ale zazwyczaj skupione na tym, żeby zobaczyć tę roślinność, żeby poczuć miasto, żeby właśnie chodzić. Dużo, dużo chodzimy, żeby sobie poobserwować, jak to wszystko wygląda. Dobrze, moi drodzy, nie przedłużam. Lecę sprzątać, jest godzina 10:09. Jestem ciekawa, jak mi to pójdzie. Troszeczkę mnie to przeraża, ale no zobaczymy. A w międzyczasie zrobię sobie przerwę na kawkę. Na pewno usiądę z Wami i wtedy już Wam pokażę, co takiego przywieźliśmy z Włoch. Tymczasem z Wami widzę się dla Was za chwilę, a dla mnie za kilka godzin. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby to sprzątanie poszło szybko, sprawnie i tak gładziutko. Ale myślę, że jak będę sobie oglądać YouTube'a, to będzie mega, mega przyjemnie. Troszeczkę nie mogę się nawet doczekać, bo stęskniłam się za tym takim i moimi podcastami, i moimi YouTube'ami. Nie miałam na to czasu przez ostatnie miesiące, a teraz myślę, że będę wracać i w końcu nadrabiać. A mam co nadrabiać, naprawdę. No, dobrze. No ja uciekam. Ale wiecie, co Wam jeszcze powiem? Nie ma to jak zrobić pełny makijaż do sprzątania, a na co dzień prawie w ogóle się nie malować. Możecie zostawić mi kciuka w górę. Dobrze. No ale przyznajcie, że wygląda bardzo ładnie. Podoba mi się. Tylko mam takie przemyślenie, że to będzie idealny podkład dla osób, które mają albo problemy z tłustością skóry, albo dla osób, które mają cerę normalną, dlatego że przy suchej on niestety rzeczywiście może jeszcze bardziej wysuszać tę twarz i uwydatniać te suche skórki. Okej, no. A pomadka jak zwykle robi robotę, zęby stały się jeszcze bardziej białe, aż ciężko się nie uśmiechać. Okej, dobrze. Pora zabrać się za porządki. Wiecie co? Robimy kawę, bo mam przeczucie, że bez kawy ani róż. Zrobiłam dopiero sypialnię, a jest godzina 13:19. Gdzie ten czas tak uciekł? Wow, to jest dramat w ogóle, ile jest kurzu. Nieważne, dobra. Kawka jak najbardziej jest skazana w londyńskim kubeczku. Na szczęście wszystko jest umyte. Wlewam mleko do pojemniczka i kawkę. Raz. Proszę. Jest ciężko, moi drodzy. Ale chociaż podkład trzyma się bardzo ładnie na twarzy. Chociaż tyle. Gotowe. Teraz można działać. Idziemy. My tam nigdzie nie znaliśmy, ale akurat sprawdziliśmy całe to wyjście, bo nie wzięli wszystko. Maciej ugotował obiad. Ryba z frytkami. Aby nie korzystać z czystej kuchni, która jeszcze tutaj się czyści. Co masz? Kebaba? Słyszałem. Z opakowania. No dobra, smacznego. Ja mam rybkę z frytkami. Chętnie zjem. Nie pogardzę. Dziękuję ślicznie. I potem
Kaweczka? Jeszcze jedna? Trzecia będzie moja. Trzecia. Zrobisz ty dobrze lepszą kawę. Więc smacznego? Nie gadam, jem. O, bardzo, bardzo potrzebuję energii jeszcze. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. To jest zrobiona. Zaraz idziemy dalej. A Marcin powiedział, że wyczyści to. Więc przyda się twoja dłoń w sumie tutaj. Jestem, moi drodzy, nareszcie. Co prawda miałam skończyć kilka godzin temu, ale ja nie potrafię tak na odwal się. Jeszcze dodatkowo nagrywałam, więc troszeczkę mi się zeszło. Jest godzina 21:34, a planowałam dzisiaj jeszcze montowanie filmów. I chyba nic z tego, ale jutro też jest dzień, więc jakoś to będzie, jakoś to będzie. A teraz przychodzę do was, po pierwsze z aktualizacją i pewnie już z takim końcowym wrażeniem na temat tego podkładu, który dzisiaj testowałam. Lumene Blur 16 godzin, 16 hours foundation, coś takiego. I tak wygląda po calutkim dniu, po sprzątaniu, a widzieliście, nie, chyba nie, nie, to będzie pewnie na Clean With Me. Udało mi się 3 okręgi zaliczyć i to chyba, no prawie, że podwójnie. Mam 842 kalorie spalone, 57 minut aktywności fizycznej, a ja tylko sprzątałam, nie ćwiczyłam i 15 godzin na nogach. Czyli, no tak myślę, że... Nie no, 12 godzin to na pewno ten podkład był na twarzy, jak jest 21:35, a ja go nakładałam około godziny 9:30, więc tak, 12 godzin jest i tak wygląda po całym dniu, bez przypudrowania, bez nakładania tej bibułki matującej, zdejmowania sebum. Myślę, że jest całkiem nieźle, naprawdę, nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. Jutro również go będę testować, pojutrze na pewno też, więc będę wam dawać znać. Zmęczyłam się, 3 kawki za mną, ale powiem wam, że jestem taka szczęśliwa. Nareszcie będzie wysprzątane. Nie chciałam tego rozdzielać na 2 dni. Chciałam mieć dzisiaj zrobione i już cieszyć się tym porządkiem, wiedzieć, że wszystko jest wyszorowane, bo wstyd się przyznać, kiedy my ostatni raz mopowaliśmy podłogę. Teraz Marcin ma zakaz w ogóle wchodzenia do domu przez najbliższą godzinę, bo niestety korytarz jest zawalony, podłoga schnie, więc dam mu znać, on teraz, wiecie, ma swój domek, ma swoje zajęcia, więc siedzi w szopce. Nie wiem, co tam robi, jakieś półeczki czy coś takiego składa. Więc on cieszy się swoim życiem, ja cieszę się swoim sprzątaniem. No, trzeba było to rozdzielić. On robił szopkę, ja za to sprzątałam cały dom. I dajcie mi znać, ile wam zajmuje wysprzątanie, takie dokładne wysprzątanie całego domu, bo mi to zajęło cały dzień. Tylko tak jak mówię, no troszkę nie sprzątaliśmy i był dramat, wszędzie kłęby kurzu, ale to naprawdę, tego nie było widać gołym okiem, a jak przyjrzyjcie się bliżej, to działo się, ale na szczęście wszystko jest ogarnięte. Teraz muszę tylko w salonie poukładać rzeczy na swoje miejsce, odkurzyć korytarz i jest finito. A teraz przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli do zakupów. Do rzeczy, które przywieźliśmy z Włoch. I po pierwsze mam tutaj kartkę. Kartkę pocztową z Bergamo. Ja zawsze jakąś pocztówkę sobie przywożę, dlatego albo wysyłam, albo przywożę, dlatego że to są moje zakładki do książek i bardzo miło mi się kojarzą. Zawsze gdzieś tam obok mnie są i tym razem mam Bergamo, Città Alta. Piękne miasto, takie bardzo, bardzo włoskie, bo wiecie co, Mediolan jest taki europejski. On bym powiedziała, że jest tak w 40% włoski. Gdyby nie ta katedra Duomo i ta galeria obok, to bardziej czuję tam inne miasta europejskie niż Włochy. A znowu Bergamo. Bergamo to jest 100% Italii. Kolejna rzecz, i tego wam nie pokazywałam, a byliśmy w Pandorze w Mediolanie. Myślę, że w ogóle kiedyś tam wrócimy, bo niestety nie zdobyłam kubka, bo się skończyły, to chyba zobaczyliście we vlogu i będą znowu sprzedaży we wrześniu, więc kiedyś jeszcze do Mediolanu się wybierzemy na takie większe, takie wiecie, włoskie zakupy, tak mi się marzy, kiedyś. Bo jednak Marcin powiedział, że tego trzeciego dnia on bardziej planował właśnie jakieś zakupy w Mediolanie, a ja tak troszeczkę mówię, kurczę, może jeszcze to Bergamo tam jest obok, to chodźmy, pojedźmy. I to tak wyszło od nas
obojga. I kupiłam sobie w Mediolanie dwa charmsy, raczej dostałam na swoje urodziny. I pierwszy to jest taka kula. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, mam nadzieję, że tak. Z racji, że ja uwielbiam, kocham podróże, to mamy ziemię. Piękna. I w takim niebieskim kolorze, bo brakowało mi jakiegoś koloru na mojej bransoletce. A druga, moi drodzy, to już w ogóle jest taka, to jest taki charm specjalny. Jest tutaj napisane Sleeping Under the Stars. I tutaj mamy taką zawieszkę. I zobaczcie, tam jest jezioro, tam są góry. Zobaczcie, tam też jest namiot i kemping. Ale jak to odejmiemy, to mamy o, jezioro Como w nocy. Tak ja sobie to tłumaczę i dla mnie tak to wygląda. Są gwiazdy, jest księżyc, cudowny charms. Będzie mi się kojarzył z moimi urodzinami i z tą wycieczką, niespodzianką. No, no jest przepiękny, jest po prostu przepiękny i cieszę się, że mam kolejne charmsy do kolekcji. Pomalutku, jak widzicie, ta bransoletka się zapełnia. Tutaj jest jeszcze moja 30, jest koloseum z tamtego roku. Są wiatraki z Kinderdijk. No, z każdego miejsca na ziemi staram się, jeśli jest taka możliwość i to miejsce na mnie zrobi wrażenie, to staram się tę bransoletkę uzupełniać, aby te miejsca były cały czas ze mną i te charmsy przywołują miłe wspomnienia. Dalej, moi drodzy, co kupiliśmy? Cukierki. Jedna paczka dla nas, a jedna dla mojej babci. Mieliśmy tylko, zawiozę jej, nie martwmy się o to, mieliśmy tylko plecaki, bagaż podręczny, żaden bagaż rejestrowany, nie mieliśmy ze sobą 10-kilogramówki, niczego takiego, tylko i wyłącznie plecaki, więc trzeba było się jakoś zmieścić i wzięliśmy te cukierki pomarańczowe. Sycylijska pomarańcza, powiedzmy, no zobaczymy, nigdy w życiu tego nie próbowałam. Marcin tak się mówi, dobra, chodź, weźmiemy dla babci, weźmiemy dla siebie, więc takie cukierki są. Następnie, o magnesach sobie za chwilę porozmawiamy, o, znalazłam skarpetkę, super. Dobra, tutaj mam jeszcze więcej magnesów. Magnesów będzie sporo, dlatego że kupowaliśmy magnesiki nie tylko dla siebie, ale również dla Marcina. Mamy też taka, taka tradycja, że gdziekolwiek jesteśmy, to kupujemy 3 magnesy. Takie, no powiedzmy, że takie same. Jedno oczywiście dla nas, drugie dla rodziców Marcina i trzecie dla moich rodziców, dla mojej mamy. Butelki się tutaj, oj, obijają. Moment. Oczywiście jest również kubek, moi drodzy. Udało się. Niestety to nie jest Mediolan, ale powiem wam, że jak sobie wygooglowałam i zobaczyłam ten kubek z Bergamo i zobaczyłam ten kubek z Mediolanu, to jednak ten z Bergamo bardziej mi się podobał i jeśli bym miała wybierać jeden z dwóch, to wolałabym właśnie dostać ten i w środku są kolejne magnesy. O, w środku jest granatowy. Ja najbardziej lubię czerwone wnętrze, ale to nic. Mi to naprawdę nie przeszkadza, bo z zewnątrz wygląda on tak. Jest przepiękny. Cudowny. I wiem, że wiele z was przez te moje kubki zbiera również kubki ze Starbucksa, więc jeśli chcecie mi pokazać swoją kolekcję, to ja was bardzo zachęcam do tego, abyście mnie oznaczali na Instagramie Magda przy kawie. Ja sobie chętnie zobaczę waszą kolekcję, bo czasami wysyłacie mi zdjęcia, co jest mi mega miłe dla mnie. I jedna dziewczyna napisała, że w ogóle ma kubki z Indii i ja tak wow, ale super, no rewelacja. To jest cudowna pamiątka. Pijecie kawę i myślicie o tym miejscu, w którym byliście. Świetne wspomnienia, ja jestem zachwycona. Ten kubek z Bergamo jest przepiękny, jest iście włoski i jest również ta kolejka, którą o, jechaliśmy na wzgórze. Jest flaga, jest ta katedra. No, przepiękny, przepiękny kubeczek. Mamy też jakieś makarony, lody oczywiście, piłka jest, no. No cudowny, no, naprawdę, podoba mi się bardzo, dajcie znać jak wam się podoba. Ja jestem zachwycona. Więc kubek udało się dostać i jeśli nie kupicie go stricte w Bergamo, to wiecie co, jak jest to lotnisko Milan, Bergamo, to tam obok jest galeria handlowa, tam jest Starbucks w środku i tam jest kubek, właśnie, raczej był
pewnie z Dance by Dylanu też był, tylko że się wyprzedał, z Bergamo. I tam były też kubki z Włoch, Italii, więc tak wam mówię, gdybyście byli i mieli ochotę, to na pewno tam są. Dobra, to mamy to odhaczone i teraz tak, tą torebkę muszę sobie otworzyć, bo na nas nie konają. Zapieczętowali, dlatego że jest tam alkohol. Bo co mogliśmy przywieźć, bo moi drodzy, oczywiście, że wino, białe wino. I chyba w końcu otworzymy, jak zrobimy metamorfozę salonu. Namawiam Marcina na to, żebyśmy w sierpniu już to ogarnęli. To usiądziemy, ja tak sobie już to wyobrażam i tak afirmuję, że usiądziemy na tej nowej kanapie, otworzymy sobie wino z zeszłego roku, które kupiliśmy w Weronie i będziemy się delektować. Otworzymy sobie trufle z takimi małymi bruczetami i będziemy cieszyć się tą chwilą, że w końcu ogarnęliśmy wszystko, co mieliśmy ogarnąć. I to wino to jest Lugana. Ono jest produkowane właśnie niedaleko Werony, Gardy? Coś takiego mi się gdzieś tam o uszy obiło. Białe wino, jak widzicie. No, więc kolejne do kolekcji. Lugana nam bardzo posmakowała w tej restauracji, w której byliśmy nad jeziorem Como, więc stwierdziliśmy, że takie sobie przywieziemy. A druga rzecz, musiałam to kupić, to są trufle, moi drodzy, trufle. Były na jakiejś promocji, chyba kosztowały, moment, ja tak, mam tutaj paragon, to wam zaraz powiem, ile kosztowało wino, jakbyście byli ciekawi cen. To kupiliśmy na lotnisku, wino kosztowało 16 euro, a trufle kosztowały 15 euro. Tak, tak, więc nie tak źle, ale będę. W ogóle mam taką ochotę teraz na gotowanie, na przyrządzanie różnych posiłków, nowych potraw, dlatego że mam sprzątane, że nie mam kartonów, że w końcu mam przestrzeń, w końcu mam też przestrzeń w głowie na to, żeby działać, żeby robić. Będą ćwiczenia, nie mogę się doczekać, serio, będzie pięknie. Troszeczkę mam teraz więcej pracy, bo niestety ludzie się urlopują i tam niektórzy są na chorobowym, ale popołudniami będziemy działać i tutaj mamy, tak, trufle. Tam były jeszcze jakieś białe trufle, ciemne trufle, nie wiem, nie znam się na tym, wybaczcie, ale te były najtańsze i mam nadzieję, że te jakieś makaronów dadzą radę. Więc to i teraz przechodzimy już do takich magnesików, do tego typu rzeczy. W ogóle dopiero dzisiaj ogarnęłam, jak sprzątałam, że moja przyjaciółka przywiozła mi magnes z Bergamo jakieś 2-3 lata temu i ona mówiła, że to było nad jeziorem Como, a dzisiaj patrzę, tu jest napisane Bergamo. Mówię, o cute, ja nie mogę znaleźć żadnego ładnego magnesiku z Bergamo. I tak, mamy Milano, to akurat z lotniska. Bardzo mi przypomina ten magnes z Werony, jest przepiękny. I ja zawsze zwracam uwagę na to, żeby te magnesiki, mam nadzieję, że one rzeczywiście, jak to jest napisane, że te są wyprodukowane we Włoszech, to rzeczywiście tak jest. Więc Milano, proszę, ponownie Milano, bo tak jak mówiłam, tutaj jeszcze jest dla rodzinki. Więc to. Bergamo, mam 3 takie same, więc tak to wygląda. One są przepiękne, bo wyglądają jakby to był obraz. Naprawdę bardzo ładne. I ja wybrałam kolejkę. Ja lubię takie, które mają troszeczkę inną teksturę, fakturę, które są bardziej 3D. To był wybór Marcina, to był wybór mój. Napiszcie mi, który bardziej wam się podoba. Pewnie napiszecie, że ten. Ale to też był wybór mój. Dobra. Milano, oczywiście Duomo. Również jest i teraz, aha, dobra, bo tu, okej, już wszystko wiem. Tutaj mam jeszcze te magnesiki z Wareny. Pierwszy jest taki, ceramiczny, tutaj jest Como. I chyba te dwa również takie są, więc będę ich otwierać. I teraz już dwie ostatnie rzeczy. Jak widzicie, no nie ma tego dużo, ale też nie chodzi o to, żeby przy każdej podróży kupować nie wiadomo ile rzeczy, chociaż będąc we Włoszech, aż nie kupić żadnego wina. O, to jest mój wybór, Varenna. Przepiękny, przepiękny magnesik. Proszę.
cudownie to wygląda. I mamy te budynki, i mamy jezioro, i są roślinki. Cudowne. I coś na choinkę. Mam nadzieję, że się nie zbiło. Mam dzwoneczek. Zaraz go sobie odłożę. Który wygląda tak. Teraz troszkę żałuję, że nie kupiłam żadnej choinki. Ale... O! Może następnym razem. Proszę. I to wszystko, moi drodzy. Tak. Całe nasze szalone zakupy. Jestem zadowolona. Magnesiki zaraz rozdzielam, odkładam w bezpieczne miejsce, tak żebym się nie zgubiły i żebym rzeczywiście ze sobą je zabrała przy następnej okazji, kiedy będziemy lecieć do Polski. Lecieć, jechać, nie wiem. Słyszałam różne teorie. A wiecie co? Teraz jeszcze uciekam. Na chwilę siadam do laptopa i potem już idę się kąpać. 21:49. Matko! Gdzie ten dzień w ogóle zleciał? No. Także tak, dajcie znać, czy wy kolekcjonujecie magnesiki, co przywozicie z podróży, czy w ogóle cokolwiek przywozicie, a jeśli tak, to piszcie, co to takiego. A ja teraz uciekam i jeszcze pewnie się z wami widzę później, nie wiem o której, za jakiś czas. Wysprzątałam, moi drodzy, ogarnęłam wszystko, clean with me. Pewnie niedługo się pojawi na kanale, a jeśli już się pojawiło, to tutaj wyjedzie Wam karta. Zapraszam Was serdecznie. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodoba, bo spędziłam mnóstwo czasu, aby go nagrać, a potem zmontować, bo to są jednak wymagające filmy. Mnóstwo materiału jest, mnóstwo docięcia. Trzeba dołożyć jakąś muzyczkę, tak żeby Wam się podobało i mam nadzieję, że to wspólne sprzątanie Wam przypadnie do gustu. Tutaj tak patrzę, stoją te kubeczki ze Starbucksa i kilka z Was mi napisało, że chętnie byście zobaczyły moją kolekcję. Nie wiem, czy wszystkich, czy tych nowości, dajcie mi znać, co Was interesuje, ale myślę, że zrobimy to przy okazji zakupu jakiejś witrynki. Tak, widziałam, że w IKEA jest coś takiego dostępnego, tylko że ja muszę uważać na wymiary, dlatego że jak widzicie, tutaj nie ma za dużo miejsca. Co prawda będą zmiany w tym salonie. Szykuje się metamorfoza, którą już zapowiadałam od pewnego czasu, od kilku miesięcy i mam nadzieję, że w końcu, w sierpniu uda nam się to zrobić. A jeśli będą zmiany, to będzie też nowa witrynka. Mam nadzieję, że na te kubeczki, że jakoś fajnie je będę mogła wyeksponować i będą taką ozdobą tego domu, plus będą tak łatwo dostępne, abym codziennie mogła sięgać po ulubiony kubek. Po taki kubek, na który mam ochotę. A teraz już uciekam. Lecę się kąpać. Makijaż, jak widzicie, się trzyma i to całkiem nieźle. Jutro znowu będę testować ten podkład. Pewnie cały tydzień sobie popróbuję, potestuję, posprawdzam, ale na ten moment naprawdę jestem zadowolona, jak on się utrzymał, bo wystarczyłoby przyłożyć bibułkę matującą i on wyglądałby dobrze. Tak jakbym go nosiła przez 2-3 godzinki, tak mi się wydaje. No, tak. Liczę na to, że spędziliście tutaj ze mną te kilkanaście, kilkadziesiąt minut w miłej, przyjemnej atmosferze, że wypiliście kawkę, może zjedliście śniadanie, dajcie znać, co robiliście podczas oglądania tego filmu, a my widzimy się już bardzo niedługo w kolejnym, pewnie vlogu, chociaż może w jakimś filmie, no zobaczymy, jak to będzie na moim kanale. Uważajcie na siebie, trzymajcie się, życzę Wam cudownego dnia i do zobaczenia, na razie, pa!